mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Boże rozpoczynamy nasze rekolekcje ostatniej szansy pod tytułem W mroku jest tyle światła. W mroku jest tyle światła. Ja nazywam się ojciec Michał Legan i jestem Paulinem. Wy wszyscy jesteście dla mnie tajemnicą. Nie mam pojęcia, do kogo się zwracam. Czy jesteście młodzi, czy starzy, doświadczeni przez życie, czy dopiero w życie wchodzicie. Czy wasze problemy to problemy rodzinne, czy jeszcze nie zdążyliście dorobić się rodziny i macie problemy sami ze sobą. Czy jesteście na drodze rozwoju duchowego, czy może dopiero na tą drogę wchodzicie. Czy czujecie potrzebę nawrócenia, czy może już nawet tę, wydawałoby się, najbardziej podstawową ludzką potrzebę gdzieś zatraciliście. Jesteście dla mnie tajemnicą, ale to bardzo dobrze, dlatego że rekolekcje, które chcę tą drogą wygłosić, to rekolekcje, jak sądzę, bardzo uniwersalne. Rekolekcje o wszystkich i dla wszystkich. Dlaczego o wszystkich? Dlatego, że o Jezusie. A Jezus, jak wiemy, jest nie tylko rozwiązaniem każdej ludzkiej tajemnicy, ale także odpowiedzią na każde ludzkie pytanie. Stanowicie dla mnie tajemnicę, ale tajemnicę piękną, wartą rozwiązania, tajemnicę wartą zgłębiania. I jestem przekonany, że jeżeli przejdziemy razem przez ten trzydniowy okres wspólnych rozważań, to okaże się, że tajemnica, jaką jest dla nas Bóg, wcale nie stanie się w żaden sposób bardziej otwarta, bo Bóg wciąż pozostanie tajemniczy. Ale z pewnością okaże się dużo bardziej ponętna, warta tego, ażeby ją zgłębiać. Rekolekcje o każdym. Rekolekcje ostatniej szansy. Pismo Święte, które jest właściwie największym i jedynym fundamentem życia duchowego. Takim fundamentem, bez którego żaden inny budynek nie jest, żaden budynek nie jest w stanie się ostać. Pismo Święte także jest tajemnicą. Jest jakąś drogą do pokonania. Pałacem o 1000 komnat, który trzeba zeksplorować, ażeby dowiedzieć się, co Bóg chce nam o sobie powiedzieć. Ojcowie Kościoła mówią, że ażeby wejść do jednej z komnat tego pałacu, trzeba znaleźć klucze do innych komnat. Przechodząc z jednej do drugiej, z kolejnymi kluczami, uczymy się coraz więcej o życiu, o sobie i o Panu Bogu. Dlatego wyruszamy w tą drogę. Bierzemy za mapę w pierwszym rzędzie Jezusa Chrystusa i Jego święte Słowo. Na tej drodze z komnaty do komnaty, na tej drodze rozważania woli Bożej, potrzebna nam jest mapa. I ja dzisiaj jako przewodnik chciałbym wykorzystać mapę, która powstała na początku XX wieku. Ten, który tę mapę tworzył, William Hammershøi, duński malarz, nie wiedział, że swoim talentem, swoją twórczością przysłuży się
Królestwu Bożemu. Nie wiedział, że tworzy obrazy, na podstawie których powstaną kiedyś rekolekcje. Ja jednak jestem stuprocentowo przekonany, że ponieważ każdy człowiek jest tajemnicą i ponieważ każda twórczość jest tajemnicą i działaniem, które naśladuje działanie Pana Boga, to nam warto dzisiaj wykorzystać malarstwo Williama Hammerthoya do tego, ażeby tę drogę w kierunku Pana Boga przebyć. Zapraszam Was serdecznie na wspólną wędrówkę, podróż, przygodę, wielkopostny szlak ku odkryciu tajemnicy Pana Boga. Studium kobiety. Jeden z najwspanialszych, największych obrazów Williama Hammerthoya będzie dzisiaj dla nas drogowskazem. Wyruszymy w tę drogę dzięki niemu. Chciałbym, żebyśmy uznali ten obraz za mapę po tajemnicy, za mapę do człowieka, do głębi człowieka. Ktoś może zapytać, po co nam mapa? Po co nam mapa do samych siebie? A jednak wydaje się, że wszyscy się jakoś pogubiliśmy. Wszyscy zagubiliśmy przecież łaskę Bożą w grzechu pierworodnym. Wszyscy zagubiliśmy gdzieś szczęście codzienności. Wszyscy zagubiliśmy gdzieś drogę do ludzi obok nas. Wszyscy zagubiliśmy umiejętność kontaktu. Kontaktu z tymi, których kochamy. Zagubiliśmy się tak głęboko, że nie wiemy nawet, jak dotrzeć do samych siebie. Nie jesteśmy pewni, czego tak naprawdę potrzebujemy, czego pragniemy. Nie jesteśmy pewni, którędy chcemy iść. Nie jesteśmy pewni, dokąd chcemy dojść. Zagubiony człowiek potrzebuje mapy, dlatego że nasze ścieżki są naprawdę zawiłe. Wystarczy spojrzeć na kilka biblijnych opowieści, chociażby tę jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą opowieść Starego Testamentu. Historię o Mojżeszu, człowieku, który tak szalenie zagubiony był w tej rzeczywistości, która go otaczała, że odbiło się to nawet w jego imieniu. To imię, to słowo oznacza syna kogoś, o kim nic nie wiadomo. Wiemy na przykład, że istniało takie imię jak Ramzes, syn Boga Ra. A Mzes to jest syn kogoś, o kim nic nie wiadomo. Syn bez ojca. Tak głęboko zagubiony, że z niewolniczego ludu trafił do pałacu Faraona, a stamtąd na pustynię. Tak głęboko zagubiony, że kiedy Bóg zwraca się do niego z pierwszym wezwaniem, on gotów jest nie bez lęku, nie bez wątpliwości, ale jednak gotów jest wyruszyć w podróż, której nigdy się nie spodziewał. Podróż, która kończy się u bram ziemi obiecanej. Kiedy wyrusza z Izraelitami z Egiptu, jest prowadzony przez słup światła. Widzimy jego szalone zagubienie, kiedy dociera do Morza Czerwonego. Widzimy jego szalone zagubienie, kiedy musi zdecydować, co zrobić, gdy jego naród buntuje się przeciwko Bogu. Widzimy jego szalone zagubienie, kiedy musi podjąć szereg decyzji, decyzji, które kosztują 40 lat życia.
drogę, którą, jak twierdzą archeologowie, normalnie można by przebyć nawet w kilka dni czy w kilka tygodni, naród wybrany pokonywał 40 lat. Obraz szalonego, przerażającego zagubienia ludzkości. Zagubienia mimo tego, że prowadzeni byli przez Boga, a może nawet dzięki temu, że Bóg zechciał ich poprowadzić. Kolejną piękną postacią, którą warto przywołać w kontekście zagubienia, jest prorok Jonasz. Młody chłopak, który, gdy tylko został przez Boga wezwany po imieniu, zaproszony do jakiejś przygody z Bogiem, wyruszył natychmiast, ale wyruszył w kierunku dokładnie przeciwnym do tego, który zaplanował dla niego Bóg. Zagubiony gdzieś na rozszalałych falach oceanu, zostaje wyrzucony przez współpasażerów ze statku, którym płynie, i pożarty przez morskiego potwora. To obraz zagubienia totalnego, takiego zagubienia, które prowadzi aż na dno życia. Trzecią postacią, która wydaje się być tutaj świetnym przykładem, jest tak często przez nas zapominany Judasz. Człowiek, który nawet postanowił być przewodnikiem. Przewodnikiem ludzi, którzy chcieli zabić Jezusa. Zaprowadził do Jezusa żołnierzy, całą kohortę. On, który pokazywał drogę innym. On, który postanowił, że jest przewodnikiem do Jezusa. On sam był tak szalenie zagubiony, że kiedy otrzymał z rąk Jezusa ciało Pańskie, komunię świętą, Eucharystię, to w przerażeniu uciekł w mrok. Przewodnik, który jest ślepy. Potrzebujemy naprawdę kogoś, kto poprowadzi nas przez meandry życia. Kogoś, kto poprowadzi nas przez to doświadczenie, które nazywamy życiem. Kogoś, kto sprawi, że na ścieżce, którą idziemy, ścieżce w ciemności, zapali się światło. Światło przewodnik. Wróćmy więc do mapy, którą wybraliśmy sobie na tę podróż, na dzisiejszy dzień. Do studium kobiety Williama Hammerthoya. Widzimy na obrazie osobę zwróconą do nas plecami. Kobietę, która jest tajemnicą. Kobietę, o której nie wiemy dosłownie nic. Zwrócona jest przodem do ściany, która przepięknie odbija blask słońca wpadający do pokoju przez okno, którego nie widzimy. Być może ta kobieta zajmuje się czymś ważnym. Być może pracą swoich rąk zarabia na życie. Być może trzyma w ręku książkę, może księgę, może Pismo Święte. Nie wiemy zupełnie nic o jej przeszłości i nie wiemy nic o jej przyszłości. Autor obrazu zdecydowanie i zupełnie zrezygnował z narracji. Postanowił, że nie warto nam opowiadać historii z jej życia, że żadna anegdota na jej temat nie jest ważna, że to, co jest ważne, to po pierwsze kontemplowanie jej postaci przez nas, widzów, a po drugie to skupienie, które odbija się w tej postaci.
jej myśli, jej wewnętrzne życie. Przestaje być dla nas ważne tak naprawdę, kim jest. Zaczyna być dla nas ważne, jaką niesie tajemnicę. Przestaje być ważne, że to kobieta, przestaje być ważne, że Dunka, że z lat 1900. Zaczyna być everymanem, kimś takim jak my, kimś nam bardzo podobnym. Zaczyna być kimś, kto ma dokładnie ten sam atut, ten sam przymiot, co my. Jest tajemnicą. Kiedy przyglądam się tej postaci, kiedy widzę jej zadumę, kiedy widzę to, jak malarz otoczył ją tym delikatnym blaskiem światła, kiedy widzę to, jak przynęcił nas do tego, żeby się na niej skupić, choć pozornie nie ma w niej nic ciekawego, przypomina mi się natychmiast pewna postać z filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Szczególnie z filmów zawartych w cyklu Dekalog. W filmach tego cyklu, w filmach Dekalogu pojawia się właściwie w każdym odcinku postać z trzeciego planu, ktoś zupełnie w tle, ktoś, kogo historia rozgrywa się w zupełnie innym planie niż postaci pierwszoplanowych. Jest to mężczyzna, który spaceruje przez miejsce, w którym dzieją się wszystkie wydarzenia tego cyklu. Jest właśnie everymanem, każdym z nas, a jednocześnie jest kimś, kto zapowiada, że wydarzenia ekranowe mają dużo większy, dużo głębszy sens niż to, co widzimy. Tę postać gra Artur Barciś. Przechodzi gdzieś w tle, a my dzięki jego obecności dowiadujemy się, że właśnie rozgrywają się wydarzenia najważniejsze, że to, co dzieje się z bohaterami Dekalogu, rozgrywa się w planie tego życia, ale przenosi się także na plan większy, ważniejszy, na coś zdecydowanie poważniejszego. Taką postać kogoś niezwykle znaczącego, kogoś, kto przynosi nowe, ważne światło na wydarzenia, które obserwujemy, odnajdujemy także na naszym obrazie. Kiedy więc patrzymy na tą postać, to możemy śmiało powiedzieć, że ona ma w sobie taki rys, który teologowie opisaliby jako rys mesjański. Jest kimś, kto samą swoją obecnością wprowadza nie tylko pytanie o moralny ład, ale wprowadza także zupełnie nowy horyzont doświadczeń. Człowiek w obliczu Chrystusa nie tylko zaczyna lepiej, piękniej żyć, nie tylko zaczyna lepiej rozumieć, co dzieje się w jego wnętrzu, co dzieje się z jego światem, ale także zaczyna wszystko, co jest jego wnętrzem i jego światem, przetwarzać przez Chrystusa. Zaczyna wszystko, co jest w nim samym, konfrontować z Chrystusem. Chrystus w gruncie rzeczy jest właśnie everymanem, jest kimś, kto dociera do każdego człowieka, jest kimś, kto wobec każdego człowieka ma plan, to takie bardzo homiletyczne stwierdzenie, ale tak naprawdę oznacza ono, że jest kimś, kto chce z każdym człowiekiem przeżyć jego życie. Jest kimś, kto w życiu każdego człowieka chce się odnaleźć. Po co? Po to, ażebyśmy my mogli odnaleźć się w jego życiu, ażebyśmy w jego życiu odnaleźli nie tylko drogę dla siebie,
ale także nadzieję dla siebie, ażebyśmy przez pryzmat Jego życia zrozumieli nasze życie, zrozumieli sens tego, co się z nami dzieje. Takich postaci w Piśmie Świętym, w Ewangelii, postaci podobnych do Evermana, do każdego z nas, jest bardzo wiele. Kiedy patrzę na obraz Williama Hammershoya, na jego studium kobiety, to wśród licznych skojarzeń bardzo silne staje się porównanie kobiety z obrazu z żoną Lota. Pamiętacie z pewnością osobę, która trochę przymuszona przez swojego męża postanawia opuścić Sodomę i Gomorę. Ale ponieważ jest do tego trochę przymuszona, to czuje także tęsknotę za tym miejscem. Czuje pociąg do tego wszystkiego, co się w Sodomie i w Gomorze dzieje. Czuje się bardziej związana z tym, co tam, niż z tym, co poza tymi miastami. I ta właśnie żona Lota w ucieczce przed tragedią, która spotkała obydwa miasta, odwraca się jednak, jakby planowała tam powrócić, jakby tam zostawiła swoje serce i zostaje zamieniona w słup soli. Kobieta z obrazu Hammershoya jest rzeczywiście niezwykle statyczna. Jest jak jedna bryła, jak coś bardzo stabilnego. A jednak kojarzy nam się z tą solną bryłą, w którą zamieniona została żona Lota. Dlaczego przypomina ciebie i mnie? Dlaczego w żonie Lota mogę odnaleźć siebie? No dlatego, że ja też zostałem przez Ewangelię i przez Chrystusa zachęcony, a może nawet trochę przymuszony do odejścia z Sodomy i Gomory, do ucieczki przed nierządem, kłamstwem, chciwością, grzechem po prostu. Dlaczego przypominam żonę Lota? Dlatego, że w tej mojej ucieczce przed tragedią Sodomy i Gomory też wielokrotnie oglądałem się za siebie i tęskniłem za grzechami, które pozostawiłem za swoimi plecami. Czy ty, tak jak ja, przypominasz żonę Lota? Czy tobie także zdarzyło się, że odnalazłeś w grzechu tak wielką radość, że nie tylko się jej nie wyrzekłeś, ale grzeszyłeś z lubością, z namaszczeniem? Żona Lota mogła się uratować. Miała bardzo jasno wytyczony kierunek. Jej mąż, który właściwie chyba nawet ciągnął ją w kierunku ocalenia, zrobiłby wszystko, żeby ta ucieczka się udała. Tymczasem ona słyszy jeszcze w swoich uszach te przerażające chichoty grzechu. Słyszy jeszcze muzykę, która towarzyszy rozpuście. Słyszy jeszcze, jak bankierzy przerzucają pieniądze. Słyszy jeszcze, jak ludzie wrzeszczą do siebie rzeczy okrutne i wulgarne. I całym sercem jest przy tym hałasie. Doświadczenie żony Lota. Ona jest Evermanem. Ona jest tym, kim jestem ja i kim jesteś ty. Kim jeszcze kojarzy mi się kobieta z obrazu Hammershoya? Mamy taką opowieść biblijną, ewangeliczną, która za każdym razem bardzo mnie porusza, która sprawia, że moje serce bije mocniej. Dlaczego?
dlatego że w tej historii widzę się bardzo ewidentnie. W tej historii odnajduję się na 100%. To historia o paralityku, którego czterech przyjaciół zaniosło do Jezusa. Miałem taki rok w swoim życiu, rok mojego nowicjatu, kiedy tą krótką, kilkuzdaniową historię czytałem codziennie rano i rozważałem przez pół godziny. Ktoś powie być może, że to szaleństwo, jedną krótką historię sprzed 2000 lat rozważać przez rok. A ja muszę wam powiedzieć, że przez ten cały rok miałem co robić, że przez ten cały rok Bóg pozwalał mi wydobywać z tej historii nowe blaski, nowe cienie, nowe znaczenia, nową nadzieję, nowe pocieszenie, nową prawdę o Jezusie Chrystusie. Czterech ludzi niesie swojego przyjaciela, sparaliżowanego zupełnie, w kierunku miejsca, gdzie przemawia Jezus. I kiedy widzą ogromny tłum, przez który na pewno się nie przecisną, postanawiają spuścić tego paralityka z dachu, przez dziurę w dachu, prosto przed oblicze Jezusa. Kobieta na obrazie Hammershoya, sparaliżowana, w bezruchu, w doświadczeniu tego, że czas upływa zupełnie poza jej kontrolą, że rzeczy dzieją się, czy ona tego chce, czy nie chce. Przekonana, że nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość, na wszechświat, na bieg dziejów. Przekonana, że ma tylko to, co tu i teraz, to niewielkie pomieszczenie, w którym jest prawdopodobnie sama, w której panuje cisza i które być może w jakiś sposób oddziela ją od reszty świata. Prawdziwy paraliż to jest paraliż serca, to co wewnątrz. Są ludzie, którzy są całkowicie sprawni, biegają, pływają, tańczą, a wewnątrz sparaliżowani są strachem. Strachem przed innymi ludźmi i strachem przed Bogiem. Są sparaliżowani własnym doświadczeniem człowieczeństwa, sparaliżowani własnym pogubieniem, sparaliżowani historią własnego życia. Czy widzicie to, co ja na obrazie, który wam pokazuję? Czy widzicie ten smutek kogoś, kto zamknął się w pancerzu własnego ja i boi się stamtąd wyjść? Człowiek, którego przyjaciele zanieśli przed oblicze Jezusa. Gdy leżał tak na swoich noszach, sparaliżowany całkowicie, nie mógł odwrócić się od słońca. Jego źrenice bardzo się zwęziły, więc kiedy spuszczano go do tego ciemnego pomieszczenia, w którym przemawiał Jezus, to z pewnością czuł się tak, jakby go spuszczano do grobu. Prawdopodobnie był przerażony. Ale temat tych rekolekcji, zaczerpnięty zresztą ze wspaniałego wiersza Karola Wojtyły, brzmi: w mroku jest tyle światła. I to jest prawda, to jest moje doświadczenie. Kiedy człowiek czuje się, jakby już zamykano nad nim grób. Czuje się tak, jakby leżał na dnie głębokiego dołu. Kiedy człowiek czuje się tak, jakby za chwilę miało zniknąć słońce z jego życia. Kiedy czuje się tak, jakby ciemności opanowały nie tylko wszystko wokół niego, ale także wszystko w nim. Wtedy na dnie grobu okazuje się, że tam już czeka Jezus.
ten, który jest jedynym światłem na dnie ciemności, czeka na człowieka. Chce się z nim spotkać właśnie tam, najgłębiej, gdzie człowiek może dotrzeć, na samym dnie jego grobu. Sparaliżowany, który na dnie rozpaczy odnajduje Jezusa. Kolejny punkt na naszej mapie w kierunku odkrycia Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, który czeka na nas nieustannie. W tym naszym poszukiwaniu analogii między obrazem, który dzisiaj oglądamy, studium kobiety, a historią biblijną, ewangeliczną, jest jeszcze jeden przystanek, jedna znajoma wyspa, na której warto się zatrzymać. Dom Marii i Marty. Te dwie kobiety są symbolem życia bardzo aktywnego, pełnego pracy, zabiegania, służenia innym oraz drugiego sposobu życia, życia kontemplacyjnego. Marta usługiwała przy stole, nawet zdenerwowała się trochę, że jej siostra Maria usiadła u stóp Jezusa i zaczęła go słuchać. A kiedy zwróciła na to uwagę mistrzowi z Nazaretu, ten odpowiedział, że to właśnie Maria wybrała lepszą cząstkę. Nie sądzę, że należałoby z tego wyciągać wniosek, iż Marta robiła gorzej niż Maria, że któraś z nich została potępiona. Prawda jest taka, że Jezus proponuje nam bardzo specyficzny, nowy sposób myślenia o życiu. Wiele możemy w życiu uczynić. Nasza aktywność jest potrzebna nam samym, ale także Bogu. Wiele z tego, co robimy, jest naprawdę przewidziane w planie Bożym. A jednocześnie temu wszystkiemu towarzyszyć ma kontemplacja. Towarzyszyć ma odkrywanie czegoś, co dużo ważniejsze, co dużo głębsze. Kiedy patrzę na kobietę z obrazu Williama Hammershoya, to myślę, że w tej właśnie postaci obydwa wątki znalazły swoje połączenie. Obydwa źródła zlały się w jedną rzekę. Tak, ta samotna kobieta pogrążona w ciszy, w jakimś opuszczeniu, a jednocześnie tak skupiona na tym, co robi, tak skupiona na tym, co dzieje się wokół niej, ukrywająca w dłoniach być może jakąś ważną pracę, jest takim znakiem połączenia między Marią a Martą. Jest symbolem tego, że Jezus Chrystus łączy wszystko. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że i Maria, i Marta mieszczą się nie tylko na obrazie, który oglądamy, ale także w wierszu, który stał się mottem naszych rekolekcji. W mroku jest tyle światła, ile Boga na brzegu duszy. Ile Boga na brzegu duszy. Mogłaby tak powiedzieć Maria, która ważyła każde słowo Boże, tak jakby znajdowało się na brzegu jej istnienia, jej bycia i niebycia. I Marta mogłaby tak powiedzieć, bo także i ona wobec Pana Boga stała się jak naczynie. Jej dusza stała się jak naczynie, którego brzegi nie mogły pomieścić łaski, która na nią spłynęła.
Dlatego pozwalam sobie traktować ten obraz, który oglądamy, nieustannie jak mapę, mapę, która zawiera jakąś tajemnicę, która prowadzi nas ku Chrystusowi, dlatego że to Chrystus jest wyjaśnieniem każdej tajemnicy. To w Chrystusie każda tajemnica odnajduje swój największy blask i swoje rozwiązanie. Chrystus, bo On jest odpowiedzią na każde pytanie. Chrystus i Jego imię jest znakiem rozwiązania każdego szlaku. Chrystus jest mapą. Pamiętacie być może homilię inauguracyjną papieża Jana Pawła II, który powiedział: tylko Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko Chrystus wie. My sami tak niewiele wiemy o tym, co wewnątrz nas. Sami jesteśmy dla siebie tajemnicą, a tymczasem Jezus wie już wszystko. Na obrazie, który oglądamy, ta kobieta, ale powiedzieliśmy, że jest Ewrymanem, każdym z nas, ma zakrytą twarz. Twarz, której nie poznaliśmy. Bardzo podobnie jest z Jezusem. Znamy Go, wiemy, że jest, wiemy, gdzie Go szukać i ciągle poszukujemy Jego twarzy. Chcielibyśmy odkryć to oblicze, dlatego że tylko w Nim znajduje wypełnienie to, co dla nas naprawdę ważne. Tylko w tym obliczu jesteśmy w stanie odnaleźć swoje własne oblicze. Bez Niego, bez Jego twarzy, my wszyscy nie mamy twarzy. Ukaż nam, Panie, swoją twarz, choć wiemy, że to tajemnica, która nas zatrwoży, która nas rozpali tak głęboko, że nasze życie już nigdy nie będzie takie samo. Twarz Jezusa to jest twarz Boga i twarz człowieka. To jest twarz tego, który zarządza całym człowieczeństwem. William Hammershuy, kiedy malował to studium kobiety, jak już powiedziałem, zrezygnował z narracji, a więc uczynił dokładnie to samo, co czynią twórcy ikon. Mnisi, którzy po wielu latach modlitwy i po wielu dniach postu decydują się napisać ikonę przedstawiającą Chrystusa. Nigdy nie próbują robić tego, co malarze zachodni, czyli opowiedzieć nam jakiegoś wydarzenia, jego kulis, jego przebiegu. Raczej starają się, nawet gdy malują Jezusa w akcji, zmusić nas do tego, byśmy kontemplowali Jego osobę, a żebyśmy kontemplowali Go w konkretnym wydarzeniu, a żebyśmy w wydarzeniu, które odkrywa nam Jezusa, skupili się bardziej na Jezusie niż na tym, co On czyni. Temu też ma służyć to przedziwne światło na postaci. Światło, które jest świadectwem. Świadectwem, iż obcujemy z czymś bardzo Bożym. Z czymś, co jest dla Boga ciekawe, interesujące. Co kazało Bogu otoczyć tę kobietę delikatnym światłem. Jakby chciał przekonać się, kim ona jest. Jakby to Bóg sam odnalazł tajemnicę i postanowił tą tajemnicę zgłębić. Tym bardziej, że to dziwne światło, które widzimy na obrazie, w ogóle nie daje cienia. Kobieta, którą oglądamy, w ogóle nie rzuca cienia
na ścianę, która jest przed nią. Możemy więc powiedzieć jeszcze raz to samo, co mówiliśmy kilkakrotnie. W mroku jest tyle światła. Postacie w świetle, a jednocześnie postacie ukryte. A może nawet trzeba powiedzieć ukryte w świetle. Oto tajemnica. Już samo światło jest dowodem obecności Boga. Już samo światło jest dowodem na istnienie Boga. Już samo światło jest dowodem na istnienie kogoś. Tak jak astronomowie, kiedy badają niebo, napotykają bardzo często na sytuację, kiedy światło odbite uczy nas o swoim źródle. Ze światła odbitego kilkakrotnie uczymy się o tym, skąd pochodzi. Tak my w poszukiwaniu Boga, ze światła odbitego, odbitego w drugim człowieku, odbitego w mojej duszy, ze światła odbitego w takich arcydziełach jak obraz Hammershoya, czy ze światła odbitego z Ewangelii, uczymy się o Jego źródle, o Bogu samym. W mroku jest tyle światła. Mrok jest dowodem na istnienie światła. Światło, które dociera na Ziemię, mówi nam o tym, że przed milionami lat istniała jakaś gwiazda. A światło, które dociera do nas z Ewangelii, mówi nam o tym, że od milionów lat i na następne miliony lat Bóg przygotował nam krok po kroku plan zbawienia, plan spotkania z Nim samym. Hammershoi i Wojtyła. Tajemnica człowieka. W mroku jest tyle światła. Poszukiwanie światła. Poszukiwanie Boga na brzegu duszy. Jutro spotkamy się znowu w Wielki Wtorek, ażeby z kolejnym arcydziełem Hammershoia poszukiwać, kim jest nasz Bóg i znaleźć do Niego ścieżkę. Człowiek tajemnica i Bóg tajemnica spotykają się w tym samym świetle. Do zobaczenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na brzegi duszy, na brzegi duszy.